Dlatego przepraszam, może tak w kolejności, chociaż damy powinni być pierwsze, ale może czy brat, proszę bardzo. Ja powtórzę. O taką rzecz, kto popiera właśnie Malca, Hegla, kto im pozwolił się po prostu wybić, bo nie było tak, że wiadomo, że diabeł za tym stał, tak? Ale kto ich lansował? Następna rzecz, ksiądz profesor wspominał o tym, że w Izraelu to jest państwo świeckie, rząd jest świecki, tak? Co ksiądz profesor myśli o tak zwanych Żydach mesjańskich? I też było świadectwo takiego Żyda w internecie, on nie zapomniał, jak on się nazywał. On twierdzi, że on jest synem rabina, który był w Sanhedrynie. I on twierdzi, że Sanhedryn dalej kieruje rządem izraelskim. Żadnej ważnej decyzji nie podejmą bez zgody Sanhedrynu. No i jeszcze na rzecz, poznaliśmy tego pana, o którym ksiądz profesor mówił. Tak. Tutaj w Londynie, tak? Na Acton. To było 2 lata temu. Ach. Właśnie mówił, że Matka Boska mu się przycina, nie wiem, tak, co to jest. Dokładnie. No i bardzo, bardzo fajny wykład, bardzo interesujący. Tak. Ponad 2 godziny opowiadał o tym. Prosił o modlitwę za nim. Ale ja właśnie się zastanawiam, dlaczego Kościół wykreślił z modlitwy, którą święty Maksymilian Kolbe ułożył, żeby się modlić za masonów i za Żydów. Jest to Maryjo bez grzechu pierworodnego potrzeba, my się za nami się uciekamy, za wszystkimi, którzy nie uciekają, a szczególnie za nieprzyjaciół Kościoła Świętego, już tam była mowa o masona też. Dlaczego to wykreślić? Dlaczego to nie wraca? Już. I no tyle chciałem zapytać. Ale szczególnie mnie interesuje to, kto wylansował Marksa. Więc, drodzy Państwo, my wiemy, że to na przykładzie Hitlera też najjaskrawiej widać, że dopiero wtedy, kiedy go poświęcono szatanowi za jego zgodą, Hitlera. Tutaj zdaje się, że w którymś z tych tomów piszę ja o nazizmie hitlerowskim i te fakty udostępniam polskiej opinii publicznej. I to powiem Państwu, że Hitler bez tego poświęcenia szatanowi nie odegrałby najmniejszej roli w dziejach świata. Żadnej III Rzeszy by nie mógł zbudować. I dlaczego tak mówię i dlaczego ta teza jest uzasadniona? Dlatego, drodzy Państwo, że wtedy, kiedy były zaplanowane przemówienia Führera w różnych miejscach Rzeszy czy poza Rzeszą, i jeżeli udał się w to miejsce egzorcysta, który dokonywał w momencie, w tym samym czasie rozpoczynał egzorcyzm, to nawet jeżeli Hitler rozpoczynał przemówienie, przerywał je i nakazywał, żeby natychmiast zakończyć spotkanie. Co to oznacza? To oznacza, że tego typu doświadczenia mówią jednoznacznie, że Hitler był świadomym i wolnym narzędziem w ręku szatana. I to samo działo się z Karlem Marksem. Także Karl Marx był osobiście wspierany przez szatana. To zresztą on sam wyznaje. A to pewnie, o co bratu chodzi, to ja już to podniosłem kiedyś w publicznej takiej debacie, być może, że w Warszawie, a mianowicie, że teraz część Żydów amerykańskich i część Izraela wyświadczyło i Polsce, i ludzkości niesamowitą przysługę. W jakiej formie? Przez to, że rzucili ci ludzie jedno z największych haniebnych potwarzy przeciwko Polsce, która jest największym bohaterem z
spośród narodów ziemi o ratowaniu Żydów w czasie II wojny światowej, to to zniesławienie Polski okazało się takim wyzwalającym też debatę na temat II wojny światowej i Żydów, i pozycji Żydów. I to będzie też bardzo wyzwalająco działać w odniesieniu do rozumienia pozycji Żydów, niektórych Żydów i roli niektórych Żydów w procesie komunizacji świata. Raz, że Marx był Żydem i wielu innych komunistów, także w PRL-u było Żydami. Co więcej, że będziemy, i to badania są, i mamy już konkretną wiedzę o tym, że gdyby nie finanse, między innymi żydowskie, to nigdy do rewolucji na przykład bolszewickiej by nie doszło. Co więcej, kochani Państwo, gdyby nie finanse wielkich żydowskich koncernów, nigdy by do II wojny światowej nie doszło. Dlaczego? Bo Hitler, chcąc zbudować olbrzymi potencjał militarny, nie miał finansów. On potrzebował kredytów i te kredyty otrzymał między innymi z finansjery, której właścicielami byli Żydzi. Stąd też to, ta potwarz części Żydów w Izraelu czy w Stanach Zjednoczonych okazała się niezwykle zbawienną, bo proszę mi wierzyć, gdyby nie to, to za takie słowa, które wam już wypowiedziałem, czy też dodam, że Hitler dysponował prawie 150-tysięczną armią złożoną z samych Żydów. W korpusie generalskim Hitlera było 22 generałów Żydów. W marynarce wojennej Hitlera było 7 admirałów Żydów. Więc widzicie, jakie to jest porównanie. Nie może być porównania tutaj z Polakami. Dlaczego? Bo w korpusie generalskim ani admiralskim III Rzeszy Niemieckiej nie było ani jednego generała i ani jednego admirała pochodzenia polskiego. To tylko tak dla waszej wiedzy, żebyście wiedzieli, że możemy Izraelowi patrzeć w oczy i wszystkim Żydom amerykańskim. Co więcej, dzięki temu Royowi Shemanowi odkryłem, że nie tylko polski rząd informował rząd Stanów Zjednoczonych o eksterminacji Żydów, ale co więcej, wyobraźcie sobie, że New York Times, ta gazeta, ten dziennik opublikował chyba w połowie lat 30. Taką informację, opublikował wypowiedź Hitlera, że on jest gotowy, żeby tych przestępców Żydów przekazać, wydać jakiemuś krajowi żywych. I New York Times opublikował to. Być może, nie wiem, czy wtedy był w ręku żydowskich właścicieli, czy nie, ale być może z nadzieją, że może USA przyjmą Żydów niemieckich. Nie było ich tak dużo, bo około, mówi się, 500 000 czy ponad 500 000 Żydów żyło wtedy w Rzeszy. I proszę sobie wyobrazić, że rząd Stanów Zjednoczonych odmówił do tego stopnia, że nawet statki z Żydami były zawracane. I niektóre statki zostały przez marynarkę wojenną III Rzeszy zatopione w Atlantyku, a niektóre powróciły do Europy i oczywiście ci Żydzi zostali najczęściej zagazowani w różnych obozach niemieckich. Więc, kochani Państwo, jednym z największych wyrzutów sumienia to mają na swoim koncie w kwestii eksterminacji Żydów Stany Zjednoczone Ameryki Północnej. I oczywiście, a jeżeli do tego dodamy, że Niemcy byli mieli przebiegłość
szatańską, mogę powiedzieć. Dlaczego? Ponieważ wtedy, kiedy kraje istniejące jako wolne nie chciały przyjmować Żydów poza Holandią, gdzie się mogła schronić Edith Stein, ale schronić na moment, bo później została tam zaaresztowana, a były próby, żeby Szwajcaria przyjęła Edith Stein, także Szwajcaria niestety nie przyjęła Edith Stein. I jeśli chodzi o Dania też była gotowa przyjmować i przyjęła, tylko jak wiemy, później te kraje także same zostały zajęte, ale według mnie, jeżeli dobrze badam historię, a jestem takim człowiekiem, który zbadał prawo III Rzeszy Niemieckiej i zdaje się, że w Polsce nikt nie dokonał takiej syntezy prawa polskiego, i ja tę pozycję w 2013 roku opublikowałem w języku polskim i teraz ona widnieje w internecie także w języku angielskim, to drodzy Państwo, ja wprawdzie tej tematyki, bo tylko chciałem ogólną taką syntezę i musiałem ją na pewnym etapie zakończyć i kwestii eksterminacji Żydów nie poświęcałem tam większej uwagi, bo generalnie analizowałem prawo i ukazywałem jako bezprawie, ale chcę Państwu powiedzieć, że w świetle moich badań Niemcy eksterminację Żydów dokonali w głównej mierze rękami Żydów. Dlaczego? Dlatego, że utworzono instytucję Judenratu, Judenrat. I co to była za instytucja Judenrat? To była instytucja, którą wprawdzie powołana przez III Rzeszę Niemiecką, ale na czele tej instytucji Rzesza zamianowała Żydów. I oczywiście, że ci szefowie, oni mieli też specjalne uprawnienia w kwestii, w różnych kwestiach, ale między innymi, co było zadaniem szefów Judenratów? Judenrat miał na danym terenie, czyli Rada Żydowska w języku polskim, i Judenrat, czyli ta Rada Żydowska, miała na danym terenie, na przykład ja wezmę tylko pod uwagę miasta naszego Roztocza czy Zamojszczyzny, jak Szczebrzeszyn, Józefów Biłgorajski, czy inne miasteczka Biłgoraj, to tam też byli Żydzi i tam też potworzono takie Judenraty. I proszę sobie wyobrazić jeden przykład, że myśmy w II Rzeczypospolitej, nie wiem kiedy był dokonywany spis ludności Rzeczypospolitej, ale myśmy de facto takiego spisu ludności jako ludności wtedy nie mieli. Czyli Hitler nie dysponował nazwiskami, nawet w różnych miastach czy wioskach nie było wiadomo, kto był Żydem, kto nie. Nawet częściowo ci Żydzi, nawet czasami nie mieli takiej urody typowo żydowskiej, tylko byli bardziej podobni przez wielowiekową tradycję koegzystencji z Polakami, bardziej podobni do Polaków. I proszę sobie wyobrazić, że jedynymi, bo nawet my Polacy nie znaliśmy wszystkich Żydów, bo oni się bardzo odseparowywali. W przeciwieństwie do Niemców, w Niemczech pruska kultura i niemiecka kultura zmuszały Niemców do asymilowania się. Więc Żydów, przepraszam. Więc przeciętny Żyd był właściwie wpisany w taką strukturę egzystencji, która w Niemczech była narzucona. Bo Niemcy nie pozwalali sobie, żeby mniejszości narodowe się odseparowywały. To, co wiemy dzisiaj, jest także w obecnych Zjednoczonych Niemczech. Natomiast w Polsce to mieli Żydzi, najdelikatniej mówiąc, przez kilka wieków raj. Mogli tworzyć swoje enklawy, wszystko, więc wymarzone,
życie mieli Żydzi, nawet nie do porównania do Izraela, bo tam nie mieli przecież swojego państwa. I powiem Państwu, że jedynymi, którzy znali Żydów, także tych najmłodszych dzieci po urodzeniu, to byli Żydzi. I przykład Judenratu ze Szczebrzeszyna, który został ukazany także na procesie norymberskim, wyjawiony całej ludzkości. A mianowicie na procesie norymberskim powiedziano, że Żydzi, ta żydowska rodzina, która stała na czele Judenratu w Szczebrzeszynie, ona wydała wszystkich Żydów co do ostatniego. Przychodzili Żydzi, wyszukiwali po piwnicach, po ziemiankach swoich rodaków i ich po prostu wydawano Niemcom. I oczywiście ten szef i ta rodzina żydowska, która wydała wszystkich Żydów w Szczebrzeszynie, bardzo się na tym materialnie wzbogaciła. I co zrobiło gestapo po zakończeniu operacji Judenratu Szczebrzeszyńskiego? Wywiozło nocą tego szefa Judenratu ze Szczebrzeszyna i z jego małżonką i dziećmi i ich wszystkich w niewiadomym miejscu rozstrzelano. Ale nie ze wszystkimi tak zrobiono. Dużo szefów Judenratów w Polsce i w innych krajach po prostu zaciągnięto do współpracy. Na przykład nie tak dawno Archiwum Akt Nowych, to pewnie Państwu jest znane, wydano pozycję dokumentalną o Żegocie. I co się okazuje, że polski wywiad w Warszawie w czasie II wojny światowej zdemaskował współpracę szeregu Żydów, którzy poszli na współpracę. Zresztą dzisiaj Izrael ma listę wszystkich Żydów polskich, którzy poszli na współpracę z gestapo. I wydaje mi się, że jeżeli Izrael tak chciałby poznać prawdę o stosunku Polaków do Żydów w czasie II wojny światowej, to jest winien opublikowania bardzo, bardzo obszernej listy współpracowników swojego narodu z gestapo, z generalnej gubernii. Dziwią się, że tej listy Izrael nie publikuje. Więc, kochani Państwo, co to oznacza? To oznacza, że jeżeli mówię o tamtej grupie, którą nasze służby w czasie II wojny światowej odkryły, okazało się, że niektórzy Żydzi, którzy poszli na współpracę z gestapo, otrzymali od III Rzeszy Niemieckiej gigantyczne fortuny finansowe. Gigantyczne. Kochani Państwo, w setkach tysięcy złotych ówczesnych. Czyli to byłyby dzisiaj milionowe czy wielomilionowe fortuny. I jaki był cel ich misji? Oni zostali poinstruowani przez gestapo i wysłani na misje dyplomatyczne do różnych krajów, między innymi Ameryki Południowej. W jakim celu? Żeby rządy innych państw informować, jakiej eksterminacji bestialskiej ich rodaków, czyli Żydów, dokonują Polacy w Polsce, która wówczas jako państwo oficjalnie przecież była okupowana, więc nie istniała. I tak ta pogłoska, tak jak z Jezusem zrobili Żydzi, że zakłamali, że On jest kłamcą i czarownikiem, tak i proszę się nie dziwić, że naród, który umiłował Chrystusa, także ze strony braci i sióstr Żydów, niektórych na szczęście, podzieli los Jezusa dzisiaj, na początku XXI wieku.
ale świetny dokument opublikowało Archiwum Akt Nowych i to jest świeża pozycja. Żegota, chyba pełny tytuł to jest w dokumentach, nawet mam w Warszawie tę pozycję, tylko że tak jak Państwo wiecie, że nie mogłem tutaj innych pozycji przywieźć, żeby ale kiedyś wam przywiozę, to w razie czego mnie odwiedzicie w takim stosownym miejscu tutaj w Londynie, bo słyszałem, że te miejsca lubią naszych Polaków, więc to znajdziemy się w zupełnie przyzwoitym towarzystwie. A więc, kochani Państwo, co to oznacza? Że trzymajmy się prawdy i trzymajmy się, kochani, miłości. To znaczy, że nawet jak Państwo słyszycie, że jeżeli mówimy sobie prawdę o niektórych przedstawicielach narodu żydowskiego, to nie jest żadną podstawą, żebyśmy narodu żydowskiego, nawet naszych żydowskich oprawców, którzy rozgłaszają takie haniebne kłamstwa jak polskie obozy śmierci. Bo chcę Państwu powiedzieć, według znowu moich szacunków, najbardziej zhańbiły się ośrodki medialne dwóch narodowości na świecie w kwestii rozgłaszania tego kłamstwa haniebnego, jednego z największych haniebnych kłamstw w całych dziejach świata, że Polacy pobudowali obozy koncentracyjne i dla zagłady Żydów. Według moich szacunków głównie zasłużyły się w tym ośrodki pochodzenia niemiecko-żydowskiego, względnie jeżeli chodzi o pierwszeństwo, to może nawet żydowsko-niemieckiego. Bądźmy tego świadomi, ale nawet my błogosławmy, módlmy się za wszystkich Żydów, czy są przyjaciółmi Polski, bo takich też mamy i w Stanach Zjednoczonych jest wielu Żydów bardzo prominenckich, którzy są niesamowitymi przyjaciółmi Polski. I w innych krajach, nawet w Izraelu mamy przyjaciół, ale my bądźmy prawdziwymi Polakami i katolikami, czyli przedmiotem prawdy i miłości powinien być także ten naród ciekawy. Zresztą módlmy się, żeby go nie zabrakło w Królestwie Niebieskim, bo przecież uboższe w cudzysłowie będzie Królestwo Niebieskie bez jakiegokolwiek człowieka, który się znalazł we Wszechświecie, a nie znajdzie się w Królestwie Niebieskim. To powinna być nasza bezsprzeczna misja. I nie ulegajmy, kochani Państwo, tanim emocjom, tylko ten czas, tę energię raczej poświęćmy na to, żeby zainwestować w edukację, w dokształcanie, w studiowanie źródeł. I jak słyszycie, że takie studia są niesamowicie opłacalne. Bo żeby do pewnych treści dojść, to proszę mi wierzyć, tak sobie nieraz myślałem, żeby nie wiem jakie fortuny ktoś chciał mi dać. Na przykład całe Deutsche Bank, a nie wiem czy wiecie jakim majątkiem Deutsche Bank dysponuje, to wam podpowiem. Około 55 bilionów euro. Czyli rozumiecie, jedna instytucja niemiecka dysponuje takim majątkiem, żeby kilkakrotnie mogła wykupić całą Polskę. A to jest tylko jedna instytucja. I ja się uśmiecham, bo jak, dlaczego? Bo jak słyszę, ile my jako państwo polskie chcemy zażądać od Niemców, to mnie o mdłości przyprawia. Bo za takie gigantyczne zniszczenia personalne i majątkowe, zażądania miliarda złotych, to jest, przepraszam, to jest, powiem Państwu osobiście, że jeżeli ktoś chce mnie doprowadzić do zemdlenia, to jak słyszę takie rzeczy niedorzeczne, no to właśnie to może mnie doprowadzić. Powinniśmy, kochani Państwo, gigantycznego zwrotu majątkowego, jeżeli mówimy o finansach. Bo ja mówię Niemcom i jeszcze się nie znalazł taki, który by mnie był w stanie wyprowadzić z błędu. Wy Niemcy nie spłacicie nam do końca historii świata długu,
za jednego zabitego Polaka. Będziecie naszymi wiecznymi dłużnikami, jeżeli traficie do Królestwa Niebieskiego. A przy tym to powiem wam prawdziwą historię, że znowu jakich mamy też ciekawych Niemców. A przepraszam. To powiem, to tylko pani Elu powiem o tym Niemcu, bo jeszcze brat tam chce zapytać i jeszcze siostra, i jeszcze brat. To powiem. Pewien Niemiec, jak się zorientował, kochani państwo, co to się w dziejach świata wydarzyło i jak Niemcy postąpili z nami Polakami, wielu Niemców, to powiedział tak. Poszedł do notariusza i zapisał sobie w testamencie, że on chce być pochowany na cmentarzu w Polsce. A mnie osobiście powiedział rację. Ja pytam się, dlaczego, drogi przezacny panie, chcesz być tam pochowany? A on odpowiedział mi z uśmiechem, mówi, wiesz ojcze, dlaczego? Bo ja jestem Niemcem i wiem, jakie zbrodnie moi rodacy mają na swoich sumieniach. I wiesz, co będzie w dniu ostatecznym? Że wy, Polacy i katolicy, będziecie masowo zmartwychwstawać do życia w Królestwie Niebieskim, a moi rodacy prawdopodobnie będą masowo też zmartwychwstawać, tylko że do życia w piekle. Ja, nie będąc pewnym, czy w międzyczasie ja się nie zawieruszę i mnie tam ci moi rodacy nie pójdą do piekła, to wolę już zapisać notarialnie, żebym był pochowany między Polakami, to wtedy będę miał większą pewność, że zmartwychwstanę do życia z Panem Bogiem. Kochani państwo, najprawdziwsza historia. Ale przepraszam, teraz jest siostra, później brat i później brat jeszcze. Proszę bardzo. Pewne rzeczy były już powiedziane, natomiast w ramach filozofii marksistowskiej, w myśl której nie ma Boga, bo jeden czas profesor mówił o chrześcijanach, to odnosi się do chrześcijan. Natomiast jest tyle innych religii na świecie, powiedzmy muzułmańska, no już mówiliśmy o judaizmie, buddyjska i jeszcze przeróżne religie. Jak Marx widział te inne religie i oni mają jakiegoś tam Boga swojego, prawda? I w którego wierzą. I dla nich to nie jest nicość, to nie jest materia, to jest dla nich Bóg. W jaki sposób to Marx, powiedzmy, interpretował, widziałby? Kochani państwo, w odróżnieniu od Hegla, my u Marksa nie mamy takich systemowych rozpraw z innymi religiami. U Hegla każda postać religijna ma swoje miejsce w rozwoju absolutu, czyli Boga w pojęciu heglowskim. Natomiast u Marksa, dlaczego Marx centralnie wypunktował naszą wiarę chrześcijańską? Bo zarówno dla Marksa, jak i dla Hegla pewnym było, że tą religią, z którą trzeba się rozprawić, to jest religia rzymskokatolicka, bo ona jest jedynie prawdziwa. To jest, kochani państwo, najlepsza negatywna afirmacja, prawdziwości naszej wiary i naszej religii. Dziękuję bardzo. A jeszcze, żeby było wesoło, to tylko dodam na koniec, że w ubiegłym tygodniu na Uniwersytecie Warszawskim rozrzucane były ulotki z cytatami Marksa, z jego prac. I oczywiście Gazeta Wyborcza oburzyła się ogromnie, pan Michnik, że to jest obraza Izraela, obraza Żydów i tak dalej. Tymczasem to były autentyczne cytaty z Marksa. No i strzelili sobie we własne stopy. Kochani państwo, czy nie sądzicie, że miałem rację mówiąc, że w Polsce my nie mamy nawet podstawowej znajomości pism Marksa, bo myśmy o tym nie mówili, bo to nie było naszym tematem, ale Karl Marx jest autorem. On jako
wywodzący się z niemieckiej rodziny żydowskiej, jest jednym przez jedno swoje pismo o antysemityzmie, jest jednym z największych antysemitów w całych dziejach świata. Karol Marx. I Gazeta Wyborcza okazała ogromną ignorancję, ponieważ te cytaty zostały wypisane z tych pism. Gazeta Wyborcza skomentowała to jako antysemityzm polski, a okazuje się, że tam były tylko niektóre cytaty z pisma antysemickiego Karola Marksa. Tak samo jak, kochani Państwo, jednym z największych antysemitów wszechczasów jest też Marcin Luther. On napisał dwa pisma antysemickie, ale jedno jest szczególnie ważne. I Trzecia Rzesza Niemiecka uczyniła antysemityzm Lutra i między innymi Karola Marksa, Żyda z Niemiec, uczyniła podstawą swojego ataku na niektórych Żydów. Proszę pamiętać, że w świetle dokumentów III Rzeszy Niemieckiej tylko niektórzy Żydzi zostali przeznaczeni na śmierć. Mnóstwo Żydów, mówię Państwu odpowiedzialnie, że gdyby Hitler wydał totalny zakaz, czyli totalną eksterminację Żydów, w ogóle byśmy nigdy nie słyszeli o takim wydarzeniu jak II wojna światowa. Dlatego też właśnie tutaj mamy, właściwie wiecie Państwo co, że rozumienie ostatnich kilku wieków trzeba Polsce, Europie i światu zupełnie na nowo wyjaśnić. My jesteśmy w kwestii, powiem Państwu, II wojny światowej u samego początku rozumienia tego wydarzenia. Bo tak jak słyszycie, w XXI wieku, kiedy my jesteśmy kilkadziesiąt lat po roku 89, my w Polsce jesteśmy na samym początku rozumienia marksizmu i szeregu innych zagadnień. Wiecie Państwo dlaczego? Bo duch upadły tego świata wie, że trzeba tak zamaskować swoje systemy i strategie, że wtedy można manipulować ludzkością. Bo jak się ich nie zna, no to wtedy manipulacja jest perfekcyjna. Dlatego, kochani Państwo, my Polacy myślę, że dostarczymy ludzkości zupełnie przyzwoitych informacji, których brakuje i w Londynie, i w Stanach Zjednoczonych, o czym wiem, wiem osobiście. I tylko potrzeba nam mądrości, cierpliwości, pracy, rzetelności i żebyśmy razem działali. Bardzo dużo możemy ludzkości dopomóc zrozumieć i nie bójmy się tych wyzwań, tylko bądźmy uzbrojeni najsolidniej. Nie w broń amerykańską, tylko najsolidniejsze uzbrojenie Polski i Polaków to jest uzbrojenie Panem Bogiem w Trójcy Świętej Jedynym i Jego uświęcającą łaską. Proszę powiedzieć obecnemu czy poprzedniemu ministrowi obrony narodowej, że to Tadeusz